Witam was w pierwszym o serii Minecraft Dinozaury powiązanej z dinozaurami, a z strony 5-3, no to zaczynajmy w sumie. W sumie w pierwszym filmie to nie wiem. Ogólnie powiem wam tak. Zostawcie chociaż 10 łapek, to będzie jeszcze tego samego dnia następny film. I także powiem wam tak. Opłaca się wejść w opis, ponieważ podam tam, żeby stać, a raczej poznać. To moją paczkę, którą podałem w opisie. Także będą wszystkie tam mody wypisane, których właśnie mam. Ogólnie najważniejszym modem tutaj są jakby dinozaury, więc dinozaury, no. W skrócie, no nawet w nazwie w Minecraft Dino, no to dinozaury, nie? I w tym modzie ogólnie są dinozaury, różne rzeczy. Ale to w sumie, jakbym zdobył parę itemów, no to zobaczycie, o co chodzi i o co kaman. Ale to obstawiam, że dopiero później, nie wiem. Jakbym znalazł albo strukturę tą, w której respią się różne inkubatory, albo skraftuję samemu inkubator. A inkubator buduje się ciężko. Tylko jak to się pisało, Boże. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Muszę przewinąć parę stron. O. Ogólnie... O, to jest to. Rozmnażalnik. To się kraftuje ze szkła. Kropli smoły, kuli flamu, slime in the bucket, no ogólnie takich rzeczy, żelaza i wiaderka wody. No to nie wiem, kiedy to mógłbym dać radę skraftować. Może by się udało szybko, ale to trzeba by było znaleźć albo smolne szlamy, albo znaleźć, kurczę, no nie wiem, no co tu znaleźć. Albo bagna, a z nim może być ciężko, bo gramy na wersji 1.12.2, więc ciężko, ciężko. Może da radę jakoś szybko znaleźć, ale to... W tej chwili najlepiej by było poszukać jakiegoś idealnego miejsca na wybudowanie bazy, albo chociaż rozstawienie się, tymczasowe. Może być ciężko, bo po pierwsze już lecimy w noc. O, jedzonko. O Jezu, tego to brakowało. Kurde, ale tyle jest kolorowych, różnokolorowych owiec. To może być ciężkie. Każda owca z innym kolorem. Dobra. Dobra, i biegniemy dalej. Ogólnie w tej modyfikacji chodzi o to, żeby zdobywać ze skamielin, takiej rudy skamielin, którą da się tylko jedynie wykopać żelaznym kilofem, diamentowym i tak dalej. Także można starożytnym kilofem, też istnieją takie. Jeśli dałbym radę, to może wam pokażę tą skamielinę. O, to jest to, skamieniałości. I mod się nazywa Fossils and Archaeology Revival. Więc w sumie można... Ajajaj. Ciężko.
Nie wiem, czasem mi się to klika. Jakbyście chcieli w komentarzach mi napisać, co to znaczy, że tak pokazuje się. Nie wiem, jaki to przycisk robi. Nie wiem, więc jakbyście mogli mi napisać w komentarzach. Ogólnie ten film będzie taki wprowadzający. No, dokładnie tak wygląda. Skamieniałości nie da się wykopać kamiennym kilochem. Bo w ogóle nie wydrobi. Jedynie można żelaznym. I tu dalej to chyba nic już nie ma. Jak będziecie chcieli z czego innego serię, to mogę oczywiście nagrywać. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie. Oczywiście nagram. Postaram się. Smoki. No różnych youtuberów możecie podawać na przykład pomysły. Mogę nagrać. Ale takie jednorazowe filmy, jak na przykład, nie wiem, Andy nagrywa czasem. Że na przykład różnorodne takie. Jednorazowy mod i przechodzę grę, więc no. I ogólnie z tych skamieniałości drobią. Najlepiej przerabiać bez kamieniny. Tego nie przerabiajcie, bo to jest paliwo w jednej rzeczy, ale to też możecie skamielinową roślinkę. Bo to ta roślinka daje różne odgromy tych roślin. Roślinność staro się tam, jak tu widzicie. Sadzonki różne. Drzewo, nowe rodzaje i w ogóle. Takie rzeczy. Więc serio, opyla się te rośliny. Tylko potrzebujecie paliwa, inaczej biogo. A je ciężko jest zdobyć, bardzo ciężko. Albo z jakiegoś tam takiego potworka, parkozaura, coś takiego. Inaczej to nie da rady zdobyć. Znaczy można skraftować z nie z wełny. Pszenicy, jajka, mleka chyba i czegoś tam jeszcze. Jezu, ile mobów. Ucieczka. Łóżka też nie mam. Ale stać mnie. Dobra, zaraz skraftujemy. Ale w sumie zakończy się ta noc, to nie wiem w sumie. Nie opyla mi się chyba. Dobra. Szybko by nie dostać damage'a. Biegniemy dalej. Moim głównym celem ogólnie to jest znalezienie miejsca w tym odcinku. Najlepsze jak się da. Idealnego miejsca, tak jakby. Lubię takie klimaty jak wyspy czy coś. W sumie mógłbym się kierować tak to na ocean i za jakąś wysepkę chyba. Nie, już głód zszedł, kurczę. Dobra. Szybkie to. Kuda. To, szybko pyk. Nie kobel, tylko to. Dobra. O, tu jest kewik jakiś, to mogę w sumie zaskoczyć, pokopać te skamieliny. Im więcej skamielin, tym lepiej, to można przeszukiwać je i zdobyć różne rzeczy. A raczej DNA, i to by było najlepsze. Bo tych DNA jest bardzo dużo potrzebne. Tych dinozaurów chyba jest ponad, nie wiem, 40? Coś takiego, nie wiem. Możecie obstawiać, ile ich będzie. Ja mogę pod koniec odcinka ten przeliczyć ile ich jest i zobaczymy kto w komentarzach zgadł ile ich jest. Na pewno mogę wam powiedzieć, że 40 to jest minimum. Wydaje mi się, że tam najlepiej by było kierować się coś takiego w tamtą. Tam widzę ocean, wodę, więc od razu łódkę skraftuję. Pyk, łódeczka. Jak na wszelki drewno, jakby mi miało braknąć. Sadzonka też jest, jakby miało mi braknąć, więc na spokojnie. Dobra, piecu się poprzepalało, lecimy dalej. Stronę oceanu. No taka sobie tam ta wysepka tutaj. Nie, no nie podoba mi się aż tak bardzo. Ona taka. Nie. Strasznie dziwna ona jest. Ta też w ogóle taka sobie. O krab. O, i pływają takie. Już tu pływają na takie starożytne te moby.
Na przykład tu pływają łodziki takie musiałki, ale. No co, no to wypływamy na ocean jakiegoś. No to let's go. O, jest jakaś wysepka, dobra. Może coś większego niż wyspa. Czy też pustynia? Jesteśmy na pustyni. O kurde. No to tu może być problem. A, co to? Kajwik. A, nie bijam. Kurde, nic tu nie ma. Dobra, trzeba płynąć dalej. O, mamy kolejny lód. Czyżby to był jakiś akacja? Sawanna. Sawanna nie dbią. O, skamieniałości to na pewno. O, jest osadnik. Nie wspominałem. Ale też ta modyfikacja Fossils and Archaeology Revival dodaje nowe profesje dla osadników. Takie jak archeolog i paleontolog. Ło, ło. No trzeba wbijać, nie? Na górę. O, siema mordo, co tam sprzedajesz? Jeden emerald, to nie mam kości, a idealnie 6. Dobra, trzymaj morto. Dobra, jest nasz pierwszy achievement. Plus jeszcze pierwszy emerald. I trochę to będziemy tu. Ło. Trochę ryzykowne to było. A, różne kolory kurczaków dodaje modyfikacja kład. Jak coś. Ała. Nie? Okej, okay, na razie nie. Bardziej bym chciał znaleźć. Tą strukturę chciałbym wam pokazać, albo znaleźć jak
jakiekolwiek miejsce do zamieszkania. A co ta? A to chyba jakieś bajarko, jeziorko, stary takiego. Wow. Na pustynię nie wchodzę, bo mi się w ogóle nie opłaca. Zanie też za długo nie zaboluje, ale... Wow. Można zapamiętać to miejsce. Krowy, winki. Na razie nie potrzebuję jedzonka. Kurde, dajesz, dajesz. Może przebiegnę tędy. O, chyba widzę zwykłą polanę. Prawo. Tak, zgadza się, zwykła polana. Sawany na polany. Plains. Hop. Ajajaj, nie przeskoczyłem. Chwilowo to chyba jedyne miejsce na zatrzymanie się jakiekolwiek. Nie chciałbym bardzo wchodzić na tą sawannę, bo na niej nie znajdę dużo. Bardziej wolałbym krążyć po tej polanie. O, to to jest? A, lamy. O! I chyba miałem rację, żeby krążyć po tej polanie, bo znaleźliśmy wioskę. O, mówiłem, tutaj na przykład jest archeolog. Był przed chwilą. Jest archeolog. Na przykład do niego można sprzedawać fragmenty ceramiki i różne rzeczy kupować. Ale nie chodzi mi o sprzedawanie lub kupowanie, tylko bardziej o kupowanie chatki na przykład takiego archeologa. Bo takie chatki ich są bardzo pomocne. No na przykład tutaj mamy taką chatkę. Można zobaczyć, ile tu rzeczy jest. Dbany, nie takie rzeczy i w ogóle. No i w skrzynkach też znajdzie się sporo rzeczy. Lazuryt, no spoczko, spoczko. Widzę, że chyba dłużej zabaluję w tej wiosce. No na przykład tu skrzynce można różne rzeczy znaleźć. Ogólnie w sumie bym posortował tutaj rzeczy. I pokopał trochę skamieniałości. Oj, nie, tak, a. Drabinka. O Jezu, woda. Słabo się wygenerowało to. Op. Jak dobrze, że tam nie ma tej skamieniałości. Najlepsza chatka to jest taka dwupoziomowa. Coś takiego, jak to jest. Tylko dwupoziomowe. O! O to mi chodzi. To jest najlepsze, bo to jest najwięcej rzeczy do zgrabienia. Czy to jest zakopane? Tak. Trochę mu współczuję tak mieszkać. No, mówiłem, patrzcie, jest analizer i patrzcie. Rzucamy na przykład to i to. I teraz będzie nam analizowało i szukało, czy jest jakieś DNA. Zobaczymy, czy dropnie cokolwiek, czy nie. No, tu mamy na przykład sadzonki różne. Tempsky, to chyba to jest... Nie. Nie wiem. Tu kolejne, nasiona głogu i tak dalej. I z tego najczęściej mogą dropnąć DNA i tak dalej, o. A tu ziemię się wkłada i po prostu to przez ten. I tu różne rzeczy. Piasek, tu też piasek można włożyć.
Uwaga, czy cokolwiek wyszukać? Jakieś DNA, mączka kostna. Wiadomo, kości to w sumie. O, fragment ceramiki. Uwaga. Coś, DNA jakieś? Piasek znowu. O, ostatnia szansa, uwaga. Czy będzie DNA? O, i tu mamy biogo i mięso paruskozaura. Z niego jest jeszcze więcej tego, biogo. Dobra, wełnę to w sumie mógłbym podkładać. Pobrać to. Kurde, mączka. Dobra, jest jeszcze. Mamy dwie szanse na dropnięcie. A to chyba da się przerobić na. Nie. Czegoś to się używało, ale ja nie pamiętam. Tego się na pewno biogo robi. To pamiętam. O. No i mówiłem, patrzcie. Drobniała kolejna skamielina. Stamtąd można nawet te drop. Uwaga! Kurczę, nie dropo tym razem. No i na samej górze tu nic nie ma, ale no. Jest dobrze. Na chwilę obecną możemy tu zostać na dzisiejszy odcinek. I możecie pisać w komentarzach, czy zostajemy tutaj. Już na chwilę obecną na paręnaście dni, czy więcej. Czy jednak upal? Czy kurde szukamy jeszcze innego? To wszystko wy możecie zdecydować. Czy szukać, szukamy, czy nie. O, no i mówiłem, patrzcie, sadzonki i takie rzeczy. I uwaga, sadzonka. Nie, piasek. No dobra, no to na chwilę obecną możemy tu zostać. Tym ja poodkładam temki. Posortuję. No i dobra. Chwilę obecną. No jest bezpiecznie, więc w sumie. Wow, ale szybko. Czy cokolwiek drobnie ciekawego? Nie, ostatni piasek. Bo tu możemy zobaczyć receptury, co i jak. Na wszystko spo. No na przykład na to jest 20% szans na bioskamielinę. W sumie najczęściej z. Przejdźmy do bioskamieliny. O! Z bioskamieliny jest 1% szans na każdego dinozaura. Na każdego. Na piasek też jest 1%. No jak widzicie, nie? Ale też na przykład jest. Nie, no na wszystko jest 1%. No co widzicie, jest bardzo rzadkie. Na przykład z takiej bioskamieliny dropnąć coś. Bo na to jest tylko 1%. Tylko. Uwaga, czy wyjdzie bołtwiać? Czy wyjdzie bołtwiać? A, pięknie, siadło. Wyszło, dobra. To teraz trzeba zejść do kowala i zobaczyć, co on tu przed nami ukrywa. Weźmiemy kowala i w sumie możemy ten. O kurde! O jacie! No tego to się nie spodziewałem. Dwa diamenty, zbrojka. Kurczę. Ale w sumie dwa diamenty. Kto to jest? Bibliotekarz. O! Aj, powolne opadanie, ale to też dobry enchant. Ty? Leather set. O! Jak prawym klikacie przyciskiem, to zbieracie. Ale to przez modyfikację prawdopodobnie quarry. Ale w sumie można pozbierać, to będzie więcej jedzonka. O! Odwróć się, kolego, albo koleżanko, nie wiem. Ej! Odwróć się! Wstydzi się. Chodź tu, odwróć się. No odwróć się, ej! Kurczę, wstydliwa. O! Cześć! Dobra. Tymi możemy wbijać do domu chwilowego obecnie i możemy tu trochę zabalować. Dobra. Na dzisiaj kończymy odcinek. Zostawcie 10 łapek, to jeszcze tego samego dnia wieczorkiem wrzucę film drugi, odcinek, co i jak dalej się dzieje. Siemka!